Dzień dobry! Dziękuję Wam bardzo za wzięcie udziału w głosowaniu. Wybraliście sweterek, pozycję numer 4, czyli sweter Greenwood. Bardzo mnie to cieszy, że tyle osób zagłosowało właśnie na ten sweter. Z chęcią zabieram się za jego robienie. I zdecydowałam, że po takim kawałeczku, jak troszkę nagram i zrobię, będę wstawiać od razu film, żeby po pierwsze, żebyście sobie już też zaczęli i robili razem ze mną, a po drugie, będzie mnie to motywowało do robienia i do nagrywania kolejnych kawałków, także co dzień będę wrzucała ten kawałek, który ja zrobiłam, bądź powiedzmy na drugi dzień wieczorem wrzucę film, tak żebyście rano już mieli nagrane, a ja w tym czasie rano będę nagrywała kolejną część. Dzięki temu będziecie się mogli przygotować, kupić włóczkę, zamówić włóczkę i robić te po kawałku razem ze mną równocześnie ten sweterek. Także co, dzisiaj wrzucam już pierwszą część i będą to takie krótkie części, bo wiadomo, naraz robienie takiego sweterka troszkę trwa i naraz nie da się tego tak szybko zrobić. Także proszę Was o cierpliwość, no ale myślę, że w takim podobnym tempie będziemy robić, więc będziemy robić wspólnie, więc myślę, że wrzucanie filmu w takim tempie będzie po prostu odpowiednie. To co, zapraszam Was serdecznie do wspólnego robienia sweterka i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, stay home i robimy razem sweterek. Zgodnie z Waszym wyborem będziemy robić sweterek Greenwood. Ja już mam wydrukowany cały wzór. Najlepiej sobie go wydrukować i przyjrzyjmy się temu wzorowi, temu co tu pisze. Sweterek możecie robić od rozmiaru S do XXXL. I pierwsza rzecz, jak sobie wydrukujecie wzór, wybieracie sobie rozmiar, który robicie. I przydadzą się takie zakreślacze. Mój sweterek będzie w rozmiarze M. I jest to tutaj druga pozycja. Mamy S, M, L, XL, XXL, XXXL. Więc wszystkie te mnie obowiązują te pozycje drugie. Tu, gdzie jest rozmiar M. Dlatego pierwszą rzeczą, którą zrobię, to jest właśnie pozakreślanie sobie tej drugiej liczby, bo ta liczba będzie mnie obowiązywała. I tak zrobiłam tutaj, jak już mamy opis, na razie tył i przód. Wszędzie, gdzie jest ta moja liczba, druga liczba w kolejności dotyczy właśnie rozmiaru, który robię, czyli rozmiaru M. Ja sobie tą liczbę pozakreślałam, żeby po prostu nie skupiać się na innych. Na razie jesteśmy na początku, czyli zaczniemy robić tył i przód, ponieważ ten sweterek jest robiony od dołu, ale też raglanem. Po prostu różni się tym, że jak robimy sweter raglanem od góry, to raglan sobie rozszerzamy, a od dołu raglan zwężamy do dekoltu. Druga rzecz, to musimy zobaczyć, jaka włóczka. Tu ten sweterek jest na włóczkę Drops Baby Alpaca Silk. Ta włóczka, ja nie będę robiła z tej włóczki, ale też będę robiła z alpaki. Pokazywałam Wam w filmiku o tym holu zakupowym tą włóczkę. Jest to i też kolor mam, będę robiła inny, nie ten zielony, ale czyli u mnie to będzie Blue Wood, nie Greenwood, i to jest też alpaka, 100% alpaki, i parametry właśnie włóczki muszą być podobne, jeżeli chcecie zrobić i żebyście nie musieli kombinować z doborem za bardzo drutów i grubości włóczki. Czyli najlepiej sobie wybrać o podobnych parametrach włóczkę. Ta włóczka, która jest tutaj zalecana, Drops Baby Alpaca Silk, ona ma w 50 gramach około 167 metrów. W mojej włóczce jest trochę mniej, bo jest w 50 gramach 110 metrów. I ta włóczka Drops Baby Alpaca Silk, ona jest na
druty, zalecana na druty w rozmiarze 3,5 i u mnie też na druty 3,5 jest zalecana ta grubość włóczki. I te druty też tu w opisie będziemy używać druty numer 3, ale też na ściągacze będziemy potrzebować druty w rozmiarze 2,5. Więc to są takie ważne parametry, czyli potrzebujemy druty w rozmiarze 2,5, druty w rozmiarze 3. Oczywiście możecie korzystać z dowolnej włóczki i z dowolnej drutów, ale wtedy musicie tak sobie dopasować, żeby ten wzór wyszedł rozmiar taki, jak powinien być. To próbka się musi zgadzać i próbkę robimy. To jest właśnie taka ważna rzecz, zanim zaczniemy, robimy próbkę, żeby sobie sprawdzić, czy te druty nam odpowiadają do grubości włóczki. I próbka tutaj sugerowana to jest 24 oczka. 24 oczka na szerokość i 32 rzędy na wysokość. I wtedy musi nam wyjść próbka w rozmiarze 10x10. Ja zrobiłam połowę tych rzędów, ale już wiem, że próbka będzie pasowała. Tutaj jest moja próbka. Oczywiście próbkę robimy drutami, z których będzie cały sweter robiony, a nie tych, czyli druty w rozmiarze 3. Nabrałam sobie te 24 oczka i na szerokość faktycznie u mnie to jest, ona się zwija i nie jest naciągnięta, bo jest to ściek jerseyowy. Jeżeli chcecie zrobić sobie taką solidną próbkę, to warto sobie zacząć ściegiem francuskim kilka rzędów i dopiero dalej. Wtedy się nie będzie zwijało. Ciężko mi tutaj, bo nie mam jak przypiąć szpilkami, ale jest to te 10 cm. Moja próbka ma 10 cm. I na długość ja zrobiłam 4 cm tutaj. Mam mniej więcej 4,5 na połowę tej długości, którą zalecają rzędów, połowę rzędów. Więc jak dodam drugą połowę, no to będzie też te 10 cm plus minus pół centymetra, 1 cm, to nie gra już aż takiej roli, ponieważ wiadomo, że ten sweterek się troszkę też rozciągnie. Dobrze, czyli próbka jest ważna. Oczywiście jeżeli wyjdzie Wam, tu na dole jest taka informacja. Podany rozmiar drutów jest orientacyjny. Jeżeli masz za dużo oczek na 10 cm, użyj większych drutów. Jeżeli jest za mało oczek na 10 cm, użyj mniejszych drutów. I znowu trzeba wykonać, wiadomo, próbkę, żeby sprawdzić te parametry. Ja będę robiła właśnie dokładnie ta liczba oczek, wszystko tak, jest, tak jak we wzorze. I będę używała druty w rozmiarze 3 do całego sweterka, a 2,5 do ściągaczy. Czyli najlepiej jest jednak użyć taką włóczkę, jaką polecają, jeżeli nie macie jeszcze dużego doświadczenia w doborze włóczek i drutów. Najlepiej właśnie taki wzór, albo po prostu zbliżoną. Jeszcze tu jest taka podpowiedź, że jest to grupa włóczek A. I dzięki tej podpowiedzi możecie znaleźć sobie podobne włóczki z tej grupy, właśnie, które będą miały podobne parametry. I zobaczmy sobie już sam wzór. To jest pierwsza strona, mamy zdjęcie, mamy te informacje, o których powiedziałam. Na drugiej stronie mamy wykorzystane techniki. I mamy tutaj ściek fantazyjny. Ściek fantazyjny to jest właśnie tam przy reglanie. Patrz schemat A1, A2. Mamy te schematy. Co jest takim ułatwieniem w tym wzorze, to, że tutaj te schematy, jakie w ogóle czytamy, schemat A1 i schemat A2, to dotyczy rozmiaru S, M i L. Te schematy. Dla rozmiarów większych te schematy już będą inne. Od rozmiaru XL do 3XL będą dotyczyły te schematy A1 i A2.
I teraz idziemy dalej. Mamy zamykanie oczek w regularnych odstępach. W jaki sposób to robimy? Zamykanie oczek w drugi sposób. Mamy sposób pierwszy i sposób drugi. Będzie to w opisie i wtedy można sobie wrócić tutaj na tą stronę i przeczytać, w jaki sposób każą nam zamykać te oczka. Dalej mamy też dodawanie oczek i raglan. I tu już jest początek. Taki skrócony opis właśnie tutaj pisze, w jaki sposób będziemy robić. Pisze, że przerabiamy na drutach z żyłką. Oczywiście, co jest jeszcze tutaj, też jest podana na początku ta informacja, że druty, żyłka musi mieć minimum 80 cm. Jest to dosyć ważne, ponieważ tych oczek jest dosyć dużo, czyli od 80 może być też 100 cm. Wiadomo, że nie zrobimy swetra w okrążeniach na drutach do robienia na przykład czapek, które żyłka ma około 40 cm. I są druty pończosznicze, krótkie druty z żyłką. To nie ma znaczenia, bo robiąc magic loopem, im dłuższa żyłka, tym wygodniej. I następnie przekładamy oczka tyłu i przodu rękawów na te same druty z żyłką i przerabiamy na okrągło. Czyli jak będziemy to robić? Robimy najpierw sweter do rękawów, następnie robimy osobno rękawy i później łączymy te wszystkie części razem i zwężamy sweter do dekoltu. I już zaczniemy teraz robić. Zaczynamy od robienia tyłu i przodu. Mamy druty żyłką 2,5. Nabrać liczbę oczek, tu jest podane. Czyli nabieramy tą liczbę oczek, która dotyczy Waszego rozmiaru. W moim przypadku jest to ta druga liczba, czyli muszę nabrać na druty z żyłką 2,5 292 oczka. Więc nabieramy te oczka. 292 oczka, to musimy sobie ten koniec zostawić naprawdę bardzo długi. Ale jeżeli nie wiecie, ile zostawić tego końca, to ja sugeruję nabieranie tych oczek troszkę inną metodą niż klasyczną. Czyli zostawić sobie tylko troszkę. Robimy pętelkę. I nie zostawiam długiego tej końcówki, tylko przez takie nawijanie pętelek nabieram te oczka. Wtedy nie muszę się zastanawiać, jak długa musi być ten ogonek, żeby nabrać w sposób klasyczny, czyli gdzie wyciągamy sobie ogonek i robimy coś takiego. Czyli jeszcze raz, ogonek troszkę, żeby zabezpieczyć nitkę. Robię pętelkę. I następnie tą nitkę z kłębka zawijam na palec, na kciuk w ten sposób. I wbijając się tym drutem za nitkę, nakładam po prostu pętelki. OK, i wrócę do Was, jak będę już miała nabrane tą moją liczbę oczek, czyli 292 oczka. Mamy nabrane żądaną ilość oczek. Czytamy dalej. Przerobić pierwsze okrążenie na prawo, a dalej przerobić ściągaczem 2 oczka prawe, 2 oczka lewe na okrągło przez 4 cm. Najtrudniejszą rzecz to będzie teraz właśnie połączyć. Musimy połączyć to w okrąg. Mamy nabrane ilość, żądaną liczbę oczek. I teraz jak łączymy w okrąg? Tu mam nitkę z kłębka. Czyli tym drutem będziemy dalej przerabiać. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie przekręcić oczek.
Czyli wszystkie oczka musimy ułożyć tak samo, czyli tutaj, żeby na przykład brzeg był do środka, a oczka na zewnątrz. Żeby to nam się nie przekręciło, układam sobie najpierw wszystkie oczka w taki sam sposób. Tu tak samo jak przy nabieraniu warto poświęcić trochę czasu, żeby się nie pomylić, bo szkoda było to wszystko robić jeszcze raz. Się wszystko poskręcało. Jak już sobie to powywijacie, to sprawdzamy jeszcze raz. Proszę sprawdzić kilka razy. Dobra. Jeżeli już macie pewność, że nic się nie poskręcało, to przekładamy sobie tutaj na ten drugi, przesuwamy oczka na ten drugi drut. Zbliżamy je do siebie. Tu mamy tą nitkę z kłębka. I musimy zrobić to pierwsze oczko. Przybliżamy sobie te oczka. Oczywiście tu zaciągamy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zanim zrobimy to pierwsze oczko, muszę je zdjąć. To oczywiście wkładamy sobie marker, który będzie oznaczał początek i koniec rzędu. Teraz przerabiam to pierwsze oczko. Tu zaciskamy, przybliżamy je mocno, żeby nie było tutaj dziury. I przerabiamy jeszcze kilka oczek. Pierwszy rząd musimy przerobić wszystkie oczka na prawo. Nie zaczynamy od razu od ściągacza, po to, żeby to się po prostu trzymało, ładną formę miał sweter, a nie był, nie rozciągał się na dole. Te oczka z tego sposobu nabierania nie są łatwe do przerobienia, dlatego trzeba na ten pierwszy rząd poświęcić trochę więcej czasu. Jeżeli już mamy tą pewność, że tutaj nic nam się nie przekręci, to oczywiście sobie wyciągamy w inny sposób, bo będziemy robić magic loopem.
Zobaczcie, troszkę sobie właśnie... Akurat u mnie jest tyle tych oczek, że ja nie muszę wyciągać żyłki, tak jak się robi to Magic Loopem, tylko po prostu robię naokoło. Mogą te dwa druty być blisko siebie. Robimy sobie w taki sposób, pilnując cały czas, żeby tych oczek nie przekręcić. Czyli zwracamy tutaj uwagę, one się będą przekręcać, skręcać z każdej strony, a my musimy pilnować, żeby się te oczka nie przekręciły. O, czyli tu się skupiać na tej części, bo dalej tu wiadomo, że one się tutaj poprzekręcają, czyli przesuwając musimy dokładnie sobie sprawdzać, czy oczka się nie przekręciły. I przerabiamy ten pierwszy rząd tylko na prawo. Robimy to oczywiście pomału. Też alpaka ma to do siebie, że nie jest tak mocno skręconą włóczką i mogą się ta włóczka się może troszkę rozwarstwiać przy przerabianiu, dlatego to jest ważne, żeby dobrze wbić się w pełne oczko, a nie na przykład w nitkę. Dlatego ten pierwszy rząd jest taki mozolny, ale później już będzie szło o wiele szybciej. Oczywiście w miarę pracy można sobie troszkę przesuwać, żeby to ułatwić. Przesuwać sobie te oczka. O, tak sobie rozciągnąć. I pilnujcie oczywiście naprężenia nici, aby te oczka nie wyszły, ani żeby te oczka wyszły mniej więcej takie same, nie za duże, nie za szerokie i też nie za ciasne. Nitka musi być praktycznie cały czas tak w takim samym naprężeniu. Ja sobie na spokojnie przerobię cały ten rząd i wracam po chwili pokazać, co dalej. Po przerobieniu tego pierwszego okrążenia jeszcze raz sprawdzamy, czy oczka się nie przekręciły. Dokładnie rozkładamy wszystkie oczka i sprawdzamy, czy nie są przekręcone. To jest bardzo ważne, bo żeby później nie zrobić więcej i nie mieć więcej już do prucia. I przechodzimy dalej po tym pierwszym okrążeniu na prawo. Dalej mamy przerobić ściągaczem dwa oczka prawe, dwa oczka lewe na okrągło przez 4 cm, czyli robimy ściągacz 4 cm. Już tutaj zaczęte mam dwa oczka prawe i dwa oczka lewe i dalej też pilnując, żeby się oczka nie przekręciły, ale już od tego momentu będzie łatwiej, robimy ściągacz na wysokość 4 cm. Toczka już też będzie łatwiej robić. Mam dwa prawe, dwa lewe. I robimy dalej dwa oczka prawe,
dwa oczka lewe, aż będzie wysokość 4 cm. I potem, jak już zrobicie ten ściągacz na 4 cm, spotykamy się i powiem, co dalej, zgodnie ze wzorem.